Przed nami ostatni zestaw pytań, zestaw piąty, który zawiera pytania od 41 do 50. Pytanie numer 41. Kiedy po raz pierwszy w historii sędzią oficjalnego meczu reprezentacji Polski był Polak? Podaj datę i miejsce spotkania, przeciwnika oraz nazwisko sędziego. Pytanie numer 42. Podaj, jacy piłkarze drużyny narodowej zakładali kapitańską opaskę w selekcjonerskim debiucie Andrzeja Strejlała. Pytanie numer 43. 9 lipca 1980 roku w towarzyskim meczu z Kolumbią 4-1 po raz ostatni zagrał w reprezentacji Polski Janusz Sybis oraz trzech innych znakomitych piłkarzy. Podaj ich imiona i nazwiska. Pytanie numer 44. Który z piłkarzy jako pierwszy reprezentował Polskę, będąc w tym czasie, w trakcie reprezentacyjnej kariery, zawodnikiem trzech klubów zagranicznych? Podaj imię i nazwisko gracza oraz nazwy tych klubów. Pytanie numer 45. Który z piłkarzy jako pierwszy reprezentował Polskę, będąc w tym czasie graczem klubu spoza Europy? Podaj imię i nazwisko zawodnika oraz nazwę klubu. Pytanie 46. W jakim meczu reprezentacji Polski po raz pierwszy w historii zagrało razem trzech piłkarzy będących w tym czasie zawodnikami klubów zagranicznych? Podaj imiona i nazwiska graczy oraz nazwy tych trzech klubów, przeciwnika, miejsce spotkania oraz wynik. Pytanie numer 47. Sztab reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w 1982 roku tworzyli Antoni Piechniczek, trener selekcjoner oraz Bogusław Hajdas i Piotr Czaja, asystenci. Proszę wymienić czterech trenerów obserwatorów, którzy byli w oficjalnym sztabie na ten turniej. Pytanie numer 48. Podaj imiona i nazwisko pierwszych w historii futbolu braci, którzy zostali mistrzami świata. Pytanie numer 49. Kiedy reprezentacja Polski odniosła zwycięstwo numer 100, chodzi o oficjalne mecze, podaj datę, miejsce, wynik i przeciwnika. I ostatnie pytanie numer 50. Peter Shilton, bramkarz reprezentacji Anglii w latach 1970-90, rozegrał 1390 oficjalnych spotkań, lata 1966-97, co jest rekordem na Wyspach Brytyjskich. Wymień poszczególne rozgrywki, na które złożyło się tych 1390 meczów. No i tutaj chciałem zaznaczyć, że formuła odpowiedzi na to pytanie powinna wyglądać następująco. Też podpowiedź oczywiście zawiera ta formułka. 1005 spotkań to są mecze ligowe, 125 mecze w pierwszej reprezentacji Anglii i tak dalej. No i właśnie chciałbym, żeby formuła odpowiedzi na to pytanie wyglądała w ten sposób, żeby wymienić poszczególne rozgrywki, w których Peter Shilton wziął udział i na które złożyło się tych 1390 meczów. I od razu mówię, że Wikipedia jest nieprzydatna, ponieważ jest tam błąd, zarówno na angielskojęzycznej stronie, proszę bardzo, tu mamy angielskojęzyczną Wikipedię, gdzie mamy Petera Shiltona, obliczono mu błędny wynik spotkań, 1249, co jest oczywiście błędem, nawet polska strona, co jest troszkę śmieszne, podaje, że rozegrał 1390 oficjalnych spotkań, to jest oczywiście dobra odpowiedź. Także od razu mówię, żeby Wikipedią się absolutnie nie sugerować, ponieważ jest w tym przypadku zupełnie nieprzydatna. No cóż, życzę powodzenia i trzymajcie się ciepło.